Co się stało? Potwory! Potwory z bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem. No to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że Wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No, wybierałem się do Czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy. Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieście ją, błagam. Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. Ślady wozu. Zjechał bagna. Jest i wóz. Wóz jest naszpikowany strzałami. Ciekawe. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. Strzała. O tym nie było mowy. To musi być ta skrzyneczka, o której mówił. Zachlapana krwią. Ludzką. Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. O, i co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę. A także kogoś, kto wyglądał na woźnicę, ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopcy i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak. Więc stawiam, że... Uważaj! Za tobą! Nic za mną nie ma. Jestem Wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą. Jak u kłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust. Oh!
Trzeba go stąd zabrać. Pobudka! Widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, Temerski 6 Pułk, 2 Kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Pójdźmy, to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. Zabieram cię do Nilfgaardczyków. Jesteś mordercą, nie żołnierzem. A ty jesteś zdrajcą. Kiedyś jeszcze zawiśniesz. Ej, żołnierzu, czekacie może w obozie na jakiś spóźniony transport? Co? Tak, kapral Fenet pojechał do dowództwa po leki i nie wraca. Miał być przed paroma dniami. Leki są tu w skrzynce, a to 3 w jednym. Oszust, złodziej i morderca tego waszego kaprala. Chędosz się, mutancie! Kapitan Peter już mu zgotuje przyjęcie. A tobie, Nordlingu, należą się podziękowania. Te medykamenta. Życie pewno naszym chłopcom nie uratują, ale chociaż łatwiej im będzie teraz umierać. Na co chorują wasi żołnierze? Nie wiem, nie pytam. Ci, co się za bardzo interesują, jadą prosto na front. Muszę powiedzieć, że liczyłem na bardziej konkretny wyraz wdzięczności. Najlepiej złoty i brzęczący. Myślałem, że ty tak z przekonania. Nie z chciwości. No dobrze, masz. Żebyś pamiętał i innym powtórzył, że Nilfgaard jest szczodry dla tych, którzy są gotowi mu służyć.